Soczewka Fakina jest wszczepiana do oka w znieczuleniu kropelkowym. Jest to zabieg minimalnie inwazyjny, który trwa mniej więcej około 10-15 minut. Najpierw robimy jedno oko, mała przerwa, robimy drugie oko. Robiąc ten zabieg jednego dnia, żaden instrument z pierwszego oka nie dotyka drugiego oka i traktujemy te zabiegi jako oddzielne zabiegi, jakoby się toczyły podczas różnych dni. Chodzi o to, aby w razie jakiegokolwiek zakażenia pierwszego oka, żeby drugie oko nie miało z pierwszym okiem żadnej styczności. Podczas samego zabiegu pacjent patrzy się na światło, czuje, że coś jest robione w oku, może mieć uczucie zimna, ponieważ płuczemy oko też chłodnym płynem, wstrzykujemy żele. Niemniej jednak jest to proces bardzo krótki. Podczas zabiegu rozmawiamy z pacjentem. W razie jakiegoś bólu zawsze możemy podać pacjentowi większe znieczulenie. Znieczulenie, tak jak powiedziałem, jest kropelkowe. Dodatkowo dajemy jeszcze znieczulenie wewnątrz gałki ocznej, tak aby pacjent miał jak najmniejszy dyskomfort. Sam zabieg od początku do końca nie trwa więcej niż 10 minut na oko.